Witajcie kochani! Dzisiaj pokażę Wam, jak wykonać tak zwane scrunchie, czyli taką gumkę, tutaj jak widzicie, z motywem ozdobnym kwiatuszka. Prościutka w wykonaniu, troszkę czasochłonna, ale ja Was wierzę, dacie radę. Potrzebujemy tylko włóczkę, szydełko, nożyczki. Ja pracuję na yarnarty jeansie, szydełko w tym wypadku 2 mm, a przepraszam, jeszcze zwykła, najprostsza gumeczka do włosów. To co? Od razu bierzemy się za pracę. Bierzemy gumkę, szydełko i robimy tak. Układamy szydełko pod gumką. Przeciągamy raz niteczkę tutaj, żebyśmy mieli, jak widzicie, tak pod gumeczką. Tutaj końcóweczkę trzymamy przy gumce. Przeciągamy, robimy raz pętelkę, jeszcze jedną pętelkę, tu możemy mocniej zaciągnąć i już pracujemy teraz na gumce. Będziemy tutaj to okrążenie robić na półsłupkach nawijanych, czyli nawijamy raz włóczkę na szydełko, pod spodem przeciągamy włóczkę i przez trzy pętelki. Raz jeszcze tak. Tak i tak. Popatrzcie, może zbliższa. Coś nie chcę ostrości złapać. Nawijamy nitkę. Pod gumką łapiemy włóczkę. Przeciągamy i przez trzy niteczki. Znowu nawijamy. Pod gumką przeciągamy nitkę i przez trzy nitki. I tak robimy dookoła gumki. Ilość półsłupków nawijanych, jaką musimy zrobić, to niestety już jest zależne od tego, jaką mamy gumkę. Musimy zrobić bardzo ciasno te półsłupki, żeby ich po prostu bardzo dużo wyszło i żeby nasza gumeczka była gęsta. Ja szybciutko zrobię te półsłupki i pokazuję Wam dalej, jak wykonać naszą gumeczkę. Zapomniałam Wam powiedzieć, że z każdym tutaj naszym półsłupkiem nawijanym chowamy niteczkę, tą, którą mieliśmy tutaj luźną. Myślę, wykonamy jeszcze kilka naszych, podkreślam, półsłupków nawijanych. I po prostu tą nitkę ucinamy. Najzwyczajniej w świecie. Najważniejsze, nie pomylić się. Ucinamy i już pracujemy dalej na okręgu. No to co? Lecimy dalej. Za każdym razem, jak wykonamy kilka naszych półsłupków nawijanych, to bierzemy i po prostu przesuwamy je tak, żeby tutaj ciasno leżały na naszej gumce. To taka malutka uwaga. Wracamy do robienia. I jak widzicie, kochani, tak wygląda praktycznie skończony pierwszy rządek. Mi tutaj wyszło aż 111 półsłupków nawijanych. Ale to jest, tak jak mówię, wszystko zależne od tego, jaką macie gumkę. Teraz, żeby już całkowicie zakończyć ten rządek, wbijamy się tutaj pod pierwsze oczko i wykonujemy oczko ścisłe. Teraz robimy jedno oczko łańcuszka i teraz w każdym jednym oczku wykonujemy półsłupek. Zwykły, nienawijany, po prostu półsłupek. Tu w każdym jednym nic nie pomijamy i działamy dookoła. Jeden po jednym, aż dojdziemy do samego końca. Zrobię to i wracam pokazywać, jak już wykonywać nasze kwiatuszki. Kochani, i zakończyliśmy nasz rządek kolejny, albo w sumie nasze okrążenie. Wykonujemy tutaj oczko ścisłe, żeby się po prostu połączyć początek z końcem. I teraz zaczynamy naszą najbardziej mozolną, ale też najładniejszą część pracy. Wykonujemy na samym początku 7 oczek łańcuszka. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7 oczek łańcuszka. I teraz musimy wbić się w czwarte oczko od szydełka. Ale jak się wbijemy, najpierw musimy nawinąć niteczkę, bo będziemy wbijać się i robić słupki. Liczymy 1, 2, 3, 4. I robimy tutaj jeden słupek i drugi słupek w tym samym miejscu. Teraz wykonujemy dwa oczka łańcuszka. 1, 2 i oczkiem ścisłym wbijamy się w to samo miejsce tutaj. Przeciągamy niteczkę i przeciągamy przez naszą pętelkę. Teraz wykonujemy znowu dwa oczka łańcuszka i w tym samym miejscu dwa słupki. Jeden słupek i drugi słupek. Teraz dwa oczka łańcuszka i dalej w tym samym miejscu oczko ścisłe. I znowu wykonujemy dwa oczka łańcuszka. Widzicie, powstają nam płateczki. Dwa oczka łańcuszka, dwa słupki. Jeden, drugi, dwa oczka łańcuszka i znowu tutaj oczko ścisłe. I znowu dwa oczka łańcuszka, dwa słupki, jeden i drugi, dwa oczka łańcuszka i tutaj standardowo oczko ścisłe. Już mamy cztery płateczki i jeszcze jeden płatek, czyli wykonujemy dwa oczka łańcuszka, jeden, dwa, dwa słupki. Dalej pracujemy w tym samym miejscu. Jeden i drugi słupek. Dwa oczka łańcuszka. Oczko ścisłe. Jeden. Tak. I teraz, tu już mamy kwiatuszka gotowego, wykonujemy trzy oczka łańcuszka. Jeden, dwa, trzy. I wbijamy się w trzecie. Trzeci tutaj słupek. Jak tu mamy pierwszy, to 1, 2 i 3. W trzeci słupek tu wbijamy się oczkiem ścisłym. I pierwszy nasz kwiatuszek jest gotowy. Każdy jeden kolejny robimy tak samo. Ja Wam jeszcze raz pokażę, jak to zrobić. I potem już będziemy przerabiać dookoła. Czyli robimy 7 oczek łańcuszka, 2, 3, 4, 5, 6, 7 oczek łańcuszka. Wbijamy się w czwarte oczko od szydełka. 1, 2, 3, 4. Robiąc w tym miejscu dwa słupki. Raz, dwa, trzy, cztery. I jeden słupek. Drugi słupek. Teraz dwa oczka łańcuszka, jeden, drugi i oczko ścisłe. I znowu dwa oczka łańcuszka, dwa słupki. Raz, dwa. Dwa oczka łańcuszka i oczko ścisłe. I znowu dwa oczka łańcuszka, dwa słupki. Pierwszy. Drugi, dwa oczka łańcuszka i oczko ścisłe. Możecie, kochani, jak chcecie, na przykład zostawić takie trzy płateczki i potem połączyć się tutaj dalej i dookoła jechać. No ale ja robię na przykład pięcioma płateczkami. I dalej robimy dwa oczka łańcuszka, dwa. Dwa słupki. Pamiętamy, pracujemy tylko w tym jednym tutaj oczku łańcuszka. Pierwszy słupek. Drugi słupek. Dwa.
oczka łańcuszka, oczko ścisłe i ostatni płatek, dwa oczka łańcuszka, dwa słupki, znowu dwa oczka łańcuszka, tutaj oczkiem ścisłym się łączymy, teraz kwiatuszek jest, czyli wykonujemy 1, 2, 3 oczka łańcuszka, następnie wbijamy się w trzecie oczko od naszego poprzedniego łączenia, czyli raz, dwa, trzy, przepraszam, trzeci słupek. 1, 2, 3, tu robimy oczko ścisłe i pracujemy znowu 7 oczek łańcuszka i tak dalej, i tak dalej. Ja przerobię to i pokażę Wam efekt końcowy. Przerobiłam już praktycznie calusieńką naszą gumkę. Teraz zostało nam ostatnie, tak jakby powtórzenie naszego kwiatuszka. Więc robimy 7 oczek łańcuszka. 3, 4, 5, 6, 7. Tak samo jak w każdym jednym poprzednim. 2. W czwarte oczko się wbijamy i robimy 2 słupki. Potem 2 oczka łańcuszka, oczko ścisłe, 2 oczka łańcuszka, 2 słupki, 2 oczka łańcuszka, oczko ścisłe i znowu 2 oczka łańcuszka, 2 słupki, 2 oczka łańcuszka, oczko ścisłe, 2 oczka łańcuszka, 2 słupki, 2 oczka łańcuszka, oczko ścisłe i ostatnie powtórzenie. 2 oczka łańcuszka, 2 słupki, 2 oczka łańcuszka, 1 i 2, oczko ścisłe. I teraz robimy 3 oczka łańcuszka, 1, 2, 3 i nie wbijamy się tutaj w raz, dwa, trzecie, bo to po prostu źle będzie wyglądać, tylko tu zaraz tam, gdzie zaczynaliśmy pierwszy nasz kwiatuszek. Przeciągamy raz niteczkę, przeciągamy przez pętelkę, raz jeszcze przeciągamy nitkę, ucinamy, wyciągamy. I jak widzicie, tak prezentuje się nasza gotowa gumka, nasze scrunchie. Może służyć za bransoletkę, to już jak kto woli. Tu widzicie, jest z ponad 100 półsłupków na okręgu, a ta jest wykonana z niecałych 70. Jak chcecie, tak wykonujcie. To już wszystko zależy od Was. Ja zachęcam do zostawienia łapeczki w górę, do subskrypcji, komentarza, dzwoneczka i co? Widzimy się już niedługo. Wszystkiego dobrego. Powodzenia.